Cześć, z tej strony Marta Iwanowska-Polkowska. Witam Was w kolejnym odcinku nowej serii podcastów Parenting Talks, dedykowanej rodzicom, dedykowanej temu, jak my, rodzice, możemy nażywać się życiem i doświadczać większej radości właśnie w tej roli. Dziś spotykam się z ojcem. <ścoughs> Dziś spotykam się z ojcem, bo sobie nie wyobrażam tego, żeby rozmawiać o rodzicielstwie, o byciu rodzicem bez udziału taty. Ale zanim przejdziemy do rozmowy, to jeszcze dodam, że seria podcastów Parenting Talks nagrywana jest razem z marką Kinderkraft. Marka Kindercraft jest liderem i producentem artykułów dziecięcych, wózków, fotelików samochodowych, rowerków oraz produktów do domu, między innymi bujaczków, łóżeczek, krzesełek do karmienia, a teraz wprowadziła na rynek kolekcję Happy Shapes, zaprojektowaną przez wyjątkową ilustratorkę Melanie Johnson. Kolekcję o takiej estetyce, którą bym sama wybrała dla swoich dzieci, ale tak jak Wam mówiłam, moje bąbelki są już... Zdecydowanie za duże. I kolekcja ta mówi właśnie o takim życiu życiem, życiu rodzicielstwem z większą radością w ruchu, w naturze. No i kogoż tu mam dzisiaj po drugiej stronie mojego mikrofonu? Dzisiaj po drugiej stronie jest ze mną Mariusz Zielonka, zwany Mario, który na co dzień prowadzi ze swoją żoną Karo blog i profil na Instagramie Our Little Adventures. I Mario jest tatą 10-letniej Mani, 8-letniego Jaśka i 5-letniej Basi, mojej ulubienicy, właścicielem psa makarona i co ciekawe jest jednocześnie ekspertem ekonomicznym i nauczycielem nurkowania. I dodałam to, dlatego że... Mario przez 18 miesięcy, ostatnich 18 miesięcy uczył nurkowania w Tajlandii, gdzie żył razem z rodziną i z psem łącznie. I co ważne, e, wrócił właściwie z tej wyprawy 3 dni temu, 3 dni przed naszym nagraniem. Cześć Mario. Cześć, dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Coś powinnam dodać do twojego opisu? Brakuje tam chyba podróżnika. A bo, właśnie. Bo w, koło podróży kręci się nasze życie i... Wszystko robimy tak, żeby ostatecznie starać się żyć w podróży, albo przynajmniej przemieszczać się, spędzać aktywnie czas, nie siedzieć na miejscu w Warszawie. Ja się śmiałem, że nas, jeśli w momencie kiedyś byliśmy w Polsce, że nas częściej można gdzieś spotkać poza Warszawą niż w samej, niż w samej Warszawie. Tak sobie pomyślałam teraz, słuchając ciebie, że to podróżowanie to jest jakiś ważny filar Twojego rodzicielstwa, twojego, twojego bycia tatą. Tak, bo to jest też trochę tak, że te podróże dają nam oddech. My przy pierwszej mani zobaczyliśmy, że nam jest łatwiej. Jakby w tej podróży nie znikają problemy. Bo my nadal jesteśmy tymi samymi ludźmi, mamy te same dzieci, z tym samym temperamentem, różnym temperamentem, ale gdy się przemieszczamy, jest nam łatwiej. I, i to, nam, to nas napędza do tego, żeby być w tej podróży albo być w ruchu, bo to nie o to chodzi, żeby polecieć do Tajlandii i spędzić tam 18 miesięcy. Wystarczy, Wziąć rower i przejechać się wzdłuż Wisły. To jest jakby czas dla nas z dziećmi, i tak jak powiedziałem, jest nam łatwiej. My trochę w tym rodzicielstwie jesteśmy nieświadomie, ale egoistami. Bo to podróżowanie nam się wzięło z tego, że chcieliśmy trochę zadać kłam temu, że jak się urodzi dziecko, to już jakby nic nie jesteśmy w stanie zrobić dla siebie. A to nie jest tak, bo jesteśmy dobrym przykładem na to, że można realizować swoje pasje, zarażać dziećmi tą pasją bez skutków. Uboczne, chociaż te może się dopiero wyjdą y, po czasie. Co o tych skutkach ubocznych? To ja mam taką anegdotę, że jak rozmawiam z moimi nastolatkami, y, to one już czasami potrafią mi powiedzieć coś takiego. I właśnie to mamo będę mówił na swojej terapii o tobie. <laughs> Więc te skutki uboczne ja uważam, że są w pakiecie. Ale wiesz, co, jakoś tak mocno poczułam y, to, co y, powiedziałeś, że. Y, jakoś tak sobie pomyślałam, że te podróżowanie trochę rozprasza, rozprasza uwagę, a jednocześnie skupia na czymś zupełnie innym. I ja też tak mam, że tak jak czasami codzienność z moimi nastolatkami jest po prostu już nie do wytrzymania. I powiem to odważnie i szczerze, bo to jest taki podcast, że mamy tu odważnie i szczerze rozmawiać. Ja mam wieku dzieci w wieku 14 i 16 i dwóch chłopaków, więc naprawdę czasami dają popalić swoim dopiero rozwijającym się testosteronem. Ale o dziwo w podróży jest za zawsze zajebiście między nami. I nagle się okazuje, że my potrafimy funkcjonować, być ze sobą, cieszyć się z tych samych rzeczy. I tych kłótni na przykład w naszym przypadku w podróży w ogóle nie ma. No bo jest więcej, tak jak powiedziałaś, rozpraszaczy. Mm -hmm. Więcej doznań, emocji, smaków, bo jakby prowadząc bloga podróżniczego, my się stykamy z bardzo dużą ilością pytań, dlaczego, po co. I naszą jedną główną odpowiedzią nie jest to, żeby nam dzieci zapamiętały, że byliśmy w takiej katedrze, czy byliśmy tu. Jakby dzieci pamiętają i to w ogóle koło tego się chyba kręci też nasze rodzicielstwo, emocje. My sprzedajemy im emocje i też nawiązujemy przez to z dziećmi, ale też między sobą więź. I sytuacje w podróży stawiają nas często w... Raz, że w niekomfortowych y, sytuacjach, w sensie, że musimy sobie z czymś poradzić. Musimy sobie poradzić my, jako rodzice, z emocjami y, naszych dzieci, bo tak jak powiedziałem, one nie zmieniają swojego charakteru, są ciągle tymi samymi dziećmi. I y, przez to my się uczymy. My też staramy się uczyć nasze dzieci bycia ze sobą. Y, ja jestem, może zdradzę, takim przykładem. Y, gdzie mam rodzaństwo, mam młodsze rodzaństwo i ta różnica wieku nie pozwoliła nam samoczynnie nawiązać kontaktu. Mm -hmm. I moi rodzice o to nie zadbali. W sensie takim, że moja mama mówiła wprost, że przecież to jest Twój brat. Jakby czemu nie masz z nim kontaktu, albo czemu nie masz dobrego z nim kontaktu. A ja mówię, mamo, ale ja go nie nawiązałem. Tak. Ja nie mam o czym rozmawiać. I my się staramy, że mimo tego, że nasze dzieci mają małą, małą przerwę wieku między sobą, staramy się ich w ten sposób łączyć. I co jest trudne, bo mamy trójkę, i trójka ma całkowicie inne charaktery, inne temperamenty. I to, co się sprawdza, nie zdradza tajemnicy przy pierwszym, nie sprawdza się przy drugim, a przy trzecim już w ogóle się nic nie, nie sprawdza, co było przy poprzedniej dwójce. Więc Podróż, to jest czas y, dla nas, żeby poznać te dzieci i dać im się poznać, i dać im nawiązać jakąś relację między sobą. To chciałabym teraz wrócić z Tobą, wiesz, do samego początku y, i zadać Ci pytanie, które ja de facto sobie zapisałam jako pierwsze: y, po co dzieciom jest tata? A tudzież od czego jest tata? I ja wiem, jak brzmi to pytanie. Może nawet części z Was wydaje się, że odpowiedź na to pytanie jest oczywista, ale choć rola ojca teraz się bardzo pozytywnie zmienia, i ja to też obserwuję przez tych kilkanaście lat bycia mamą, to jednak mam takie wrażenie, że właśnie ciągle. Wydaje się, że tata jest właśnie od tego, żeby wybrać fotelik samochodowy, żeby wybrać wózek i żeby pomóc mamie. Ja w ogóle bardzo nie lubię tego określenia, że tata pomaga mamie. Jeszcze pewnie sobie o tym porozmawiamy. Ale chciałabym Ciebie zapytać, Mario, od czego jest tata według Ciebie? Proste pytanie, a odpowiedź wcale niełatwa. Pierwsze co mi przyszło do głowy, że dokładnie od tego samego, co, co mama. Czyli. Mhm. Bycia dla dziecka, towarzyszeniu temu dziecku w podróży, przez życie, już mówimy, już nie takiej podróży wyjazdowej, i zostawiania w nim, no, jakby się dało, samych pozytywnych emocji. I kiedyś bardzo ładną rzecz usłyszałem, że jak nadejdzie nasz kres, to my. Poza nagrobkiem mamy, jesteśmy sumą wspomnień naszych dzieci. I to budowanie tych wspomnień jest jakby dla mnie esencją bycia tatą. Te wspomnienia oczywiście nie mogą być wiecznie pozytywne, bo tego się nie da zrobić, ale staram się, żeby było jak najwięcej tych pozytywnych wspomnień. Wzruszyło mnie to, co powiedziałeś właśnie o tej sumie wspomnień, bo tak sobie też pomyślałam, że ty czujesz się współodpowiedzialny za to, żeby te wspomnienia kreować. I myślę sobie, że to jest ciągle nowe, nowa perspektywa dla ojców, że często ojcowie trochę to oddają mamom, że to one mają zarządzać wspomnieniami i przyjmują taką rolę przepraszam, wykonawczą. Mówię o ojcach, nie? Nie mam w głowie badań, ale wydaje mi się, że jakby zapytać nasze pokolenie 30-40 latków o doświadczenia z dzieciństwa albo miłe wspomnienia, to raczej mamy je głównie z, z matkami, co by raczej potwierdzało tak. twoją, twoją tezę, że, że oddajemy, ale też trochę jest nam to zabierane. To też prawda. Więc to nie jest tak, że. Mm, Mamy kilka aspektów tak naprawdę. Pierwszym jest to, że jeśli e, nie ukrywajmy, rodzicielstwo e, nie jest e, usłane e, różami i fiołkami. O nie, 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 mam nadzieję, że o tym jeszcze porozmawiamy. Tak. I, I nie ma co ukrywać, że te momenty są, bywają trudne i ciężkie, ale też e, patrząc z perspektywy, właśnie bycia ojcem, no. Wielu mm, ojcom z tej trudnej sytuacji bardzo łatwo jest wyjść mm -hmm. i przyjąć taką bardzo wygodną postawę, bo z jednej strony, skoro ktoś nie chce, żebym ja się męczył, no to ja się nie będę męczył. No, to jest jakby bardzo ludzkie i, i naturalne zachowanie. I jeśli ojcowie są wypychani, a są mm, wypychani nawet nieświadomie przez jakieś takie proste rzeczy yy, z życia codziennego, ja bym mogę przytoczyć swój przykład. Dawaj. Urodziła się Mania i pamiętam, że trzeci miesiąc, drugi miesiąc życia ubieram ją, bo wychodzimy na zewnątrz. Ubrałem ją od stóp do głów. Po czym Karola mówi, że to nie te śpioszki. Mm -hmm. Że ten kolor nie pasuje do tych śpioszków. I zaczyna ją rozbierać i ubierać ją ponownie. No Ja stoję je obok i patrzę, mówię, ale. Co ty robisz? Jakby ja już zrobiłem tę pracę i nie ma potrzeby, żeby wykonywać ją drugi raz. Ona, nie, 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 nie. No i później mieliśmy rozmowę, że mówię, słuchaj, jeśli będziesz się tak zachowywać, to będziesz ty ją cały czas ubierać. No bo to jest bez sensu, żebyśmy robili w koło to samo. I nagle jakby też Karoli zaklikało, że rzeczywiście bardzo nieświadomie w takiej drobnej rzeczy jak ubieranie dziecka zaczęła mhm. wypychać mnie z tego. Mm, mojego tacierzyństwa. No to jakby części, e, części tego tacierzyństwa. I w wielu aspektach jest tak, że mm, y, nadal to jest, bo powiedziałeś, że to się zmienia, ten obraz ojca. Ja mam wrażenie, że on się zmienia, ale w dużych miastach. I bardzo powoli. I bardzo powoli. Chociaż jak ja zaczynałem e, nosić e, manię w nosidle, to byłem ewenementem. To mhm. byłem w Warszawie ewenementem e, i spotykałem się często... Z takim werbalnym hejtem od obcych ludzi. Więc to jest jakby niesamowite, że na przykład wychodząc z autobusu miejskiego w Warszawie, za mną starsza pani krzyczy, że niedługo piersi im wyrosną. Więc byłem w szoku, bo wydaje się, że to jest taka obrona kobiet przed tym, że mężczyźni zaczęli trochę zabierać to, to poletko, które było przypisane historycznie do kobiet. W tej chwili, jeśli spojrzeć na, na ulicę Warszawy, jest bardzo dużo ojców, którzy y, mają zachustowane dzieci, są w nosidłach te dzieci, dzieci z wózkami i to nie wzbudza już takiego entuzjazmu. No mimo wszystko, nadal to się dzieje tylko i wyłącznie na, na poziomie y, dużego miasta. Małe miasto jednak niesie ze sobą ten bagaż y, patriarchalnego y, wychowania i modelu y, rodziny. I tam się to trochę dziedziczy z pokolenia na pokolenie, wiesz, bo to wystarczy powiedzieć, że, że, że ojciec już, że jak jest, to jest super i to w ogóle należy mu bić e, brawo, albo to, co powiedziałeś, że pomaga. Jeśli yes. oj pomaga, to w ogóle jest cudowne. To już jakby job's done e, i możemy się wszyscy e, rozejść. No tak nie jest. I, I to też później ma w, mm, zaangażowanie ojca w, nie tyle w wychowanie, co w te pierwsze miesiące życia, jest też, mam wrażenie, kluczowe o ewentualnym podjęciu decyzji o kolejnym dziecku. No bo to jest jakby powiązane, jeśli kobieta stwierdza, że po prostu stoi na rzęsach przez 3-4 miesiące pierwsze życia, a dla mężczyzny się nic nie zmienia, no to ta decyzja o, podjęciu, ta decyzja o decyzji o kolejne dziecko jest jakby naturalnie odkładana. No, nie chcemy się męczyć. No, my jesteśmy z natury y, leniwym gatunkiem. I, i staramy sobie się ułatwiać yy, życie. Ja myślę sobie, że to też yy, nie, nie chcemy się męczyć, ale nie chcemy się też narażać na krytykę. I właśnie często na tym polegają początki angażowania się taty yy, w pewne zadania wokół dziecka, że robi coś po swojemu i jest za to krytykowany, bo nie robi tego tak, jakby sobie to wyobraziła mama. I chociaż ja, wiesz, jestem wielką obrączynią kobiet i wielką wspieraczką kobiet, to ja uważam, że my ciągle mamy, my jako kobiety mamy tutaj ciągle coś Jakąś pracę domową do wykonania, żeby trochę ustępować miejsca, żeby dawać przestrzeń mężczyznom na to, żeby realizowali się jako ojcowie też po swojemu, popełniali swoje błędy, też kreowali to te ojcostwo trochę po swojemu. I myślę sobie, jak Ciebie słuchałam, to przyszło mi do głowy takie stwierdzenie, że, że ja bym chciała, żeby mamy zaakceptowały to, że, że będą nadal ważne dla swoich dzieci. Pomimo tego, że ważny staje się też ojciec. Nie? Że to jest. To, to nie jest od, zabranie jakiejś korony. To ojcowstwo zaangażowane nie jest zabieraniem jakiejś korony matce, tylko to jest o tym, że dwie osoby noszą taką koronę bycia ważnym dla swojego dziecka. A trochę się nie zgodzę, Aha. dlatego że problem jest yy, według mnie gdzie indziej, i z perspektywy też ojca, yy, to jest bardzo dostrzegalne, że. Kobiety od, od momentu, jak poinformują świat koło siebie, że są w ciąży, uczestniczą w permanentnym konkursie. Mm -hmm. I ta siła, ta chęć y, y, akceptacji społecznej, y, czy bycia dobrą mamą, y, ten element, że mm -hmm. oddajemy ojcu, to jest tylko ten taki jeden puzel w tej całej układance, mm -hmm. że ja potencjalnie nie jestem dobrą mamą. I to jest niesamowite, bo ja obserwowałem, jakby poruszaliśmy się po mieście z dziećmi, i zaczepiają cię obcy dla ciebie ludzie, i na przykład pytają cię, czy twoje dziecko już je, albo y, czy nie wiem, czy się rusza, czy się przekręca. To jest permanentny konkurs. I jakby wtłaczamy y, siebie w takie y, role, y, że musimy być najlepsi, musimy być ekspertami mhm. od wszystkiego. A to nie jest tak, że my musimy być ekspertami od wszystkiego. I bardzo często kobiety, przynajmniej znowu z mojej obserwacji, mają problem, żeby wrzucić na luz, żeby mhm. odpuścić. I być może tu jest ten aspekt, że nie, nie pozwalają mężczyźnie wejść, no bo to musi zrobić kobieta, bo ona musi udowodnić sobie, bo koleżanka, już, jej dziecko coś robi, albo koleżanka robi to tak, więc róbmy to w ten sposób. I to jest. Konkurs się nie kończy. No nie kończy się, ale mam wrażenie, że jest wiesz, w dużym, ogromnym konflikcie, e, z radością, o której też mieliśmy tutaj w czasie tego podcastu porozmawiać. E, bo im więcej konkursu, im więcej rywalizacji, im więcej oczekiwań, tym bardziej wchodzimy w tak zwany tryb przetrwania, i mamy wrażenie, że ciągle komuś coś musimy udowodniać, e, udowadniać, i to wszystko jest jeszcze podszyte ogromnym lękiem. A ja chciałabym trochę o tej radości właśnie w rodzicielstwie z Tobą porozmawiać. I co daje Wam jako rodzinie, albo Tobie jako ojcowi najwięcej radości w rodzicielstwie? To, że moim dzieciom coś się podoba. Coś, co my robimy, widzimy, że że to takie nasze dokładanie im do ich ogródeczka nowych kamyczków mm -hmm. i to, że oni biorą te kamyczki i sobie układają własne, własne historie z tego jest... Uwielbiam na to patrzeć. A podasz jakiś przykład takiej rzeczy, która... Znaczy ja się domyślam, o czym powiesz. Jest dużo przykładów. Mogę cię zaskoczyć, na przykład góry mm -hmm. i chodzenie po górach z dziećmi. My... Ten dojście na szczyt jest zawsze okupione u nas y, narzekaniem. O co my idziemy? Dlaczego my idziemy? A dlaczego w ogóle my tam musimy iść? I w momencie, w którym my wchodzimy, i dzieci y, to jest też niesamowite dostrzegają i nie pytane o to, mówią, wow, ale było warto. I to jest znowu sprzedawanie tych emocji. I za każdym naszym kolejnym wyjściem tego narzekania było coraz mniej i było coraz więcej radości. Y, Prawdopodobnie spodziewałaś się, że powiem o, o nurkowaniu. Tak. Tak. No i to też jest kolejna rzecz, którą, y, która mnie sprawia radość, że ja im pokazuję y, inną, y, inną cząstkę y, życia czy świata. To jest też sprzedawanie emocji. My cały czas bazujemy na tym, żeby sprzedawać tym dzieciom y, pozytywne emocje, bo to, jak one się cieszą, daje nam radość automatycznie. I to jest takie napędzające się yy, perpetuum mobile, yy, które, jak my jesteśmy radośni, to nasze dzieci też są yy, radosne, no bo one wyczuwają nasze emocje. To nie jest tak, że my jesteśmy, pewnie wielu rodziców sobie myśli, że jest w stanie ukryć jakiekolwiek emocje, a tak nie jest, bo wszystko, co my mamy w sobie, przechodzi na nasze, yy, na nasze yy, dzieci. Więc zdecydowanie yy, uwielbiam ten moment, kiedy widzę, że im coś sprawia ogromną radość. Drugim momentem jest na przykład to, że coś, co się wydaje bardzo prostą rzeczą, na przykład znowu to wchodzenie, miałem tak, miałem pomysł i mam pomysł realizowany, że idziemy z Jasiem szlak Gór Świętokrzyskich. To jest bardzo prosty szlak i na początku to wydawało się takie zwykłe. I my przeszliśmy pierwszy etap tego szlaku i Jaś po dwóch latach, czy nawet teraz już po trzech latach, potrafi dalej wspominać momenty z tego szlaku. Coś, co ja absolutnie nie widziałem tej radości u niego, jak szliśmy ten szlak, bo tam było dla niego trudno. Było ciężko. Ja pamiętam tą historię, było mu bardzo trudno. Tak, ale, ale też łapiemy się na tym, a tato pamiętasz? Bo jak byliśmy w Górach Świętokrzyskich, to to i to i to. I ja tak mówię, Kurczę, ale po prostu się w, wryło mu to w pamięć tak bardzo mocno, że to były tak silne emocje, że on po, pamięta naprawdę najdrobniejsze szczegóły i potrafi je przywołać losowo w ciągu dnia. Więc coś, co nam się wydaje na początku takim zwykłą rzeczą, niewzbudzającą emocji, ostatecznie może zostawiać... Piękne wspomnienia, o których już tutaj mówiliśmy, w głowach naszych dzieci. No i to jest największa radość. Ale też wspomniałeś o tym, szczególnie mówiąc o górach, że zawsze wejście pod ten szczyt czy na ten szczyt wiąże się z bardzo dużą ilością narzekania, wątpienia. Trzeba te dzieci troszeczkę przekupywać pewnie różnymi zagryskami, zagadywać, wymyślać jakieś aktywności. No, sama z dziećmi chodziłam po górach, więc wiem, jak to jest. I mam wrażenie, że my często za szybko się poddajemy, kiedy napotykamy na te trudności, za bardzo zwracamy na nie uwagę. A to, o czym mówisz, jest właśnie o tym, że to dobre życie, to nażywanie się życiem jest właśnie takie słodko-gorzkie. Jest trochę goryczy, jest trochę trudu, ale potem nagroda jest przepiękna. I wspomnienie z tej nagrody jest przepiękne. Tylko właśnie, jak się, wiesz, Mario, nie poddać, kiedy są te trudności? Wiesz co? trzeba zmienić nastawienie. No już... To I, jak? Opowiedz id o id tym. Idąc, <laughs> idąc tym tropem e, tych gór, jeśli wchodzimy... Na jakiś szczyt, choćby to był nie wiem, średniej wysokości szczyt, to wchodzimy, my wchodzimy dla dzieci. Nie wchodzimy, żebyśmy my dorośli go zdobyli, tylko żebyśmy im pokazali. Więc trzeba się nauczyć też odpuszczać. Jeśli dziecko, rodzice znają najlepiej swoje dzieci, to jest tak, że, że my z nimi spędzamy najwięcej czasu, umiemy czytać ich emocje. Nie wiemy, kiedy dziecko ma dosyć. Jeśli ma dosyć, to po prostu nie ma w tym żadnego problemu. Zawracamy. niby nie zdobyliśmy teraz, zdobędziemy za chwilę. I ta zmiana nastawienia, że my idziemy dla dzieci, a nie idziemy po zdobywanie tego y, szczytu, y, pomaga. I znowu wrócę też do bycia egoistą. Jakby jeśli widzimy, że to naprawdę nie, nie sprawia nikomu radości i już jakby ciągniemy na siłę te dzieci, to jakby wróćmy. Po prostu, jakby, zróbmy to dla siebie, żeby siebie nie denerwować i znowu nie mieć tych negatywnych emocji, które przechodzą potencjalnie na dzieci. To też jest duża lekcja dla dziecka, że nie zawsze trzeba wejść na ten szczyt, żeby, nie wiem, czuć się zadowolonym, że czasami trzeba odnieść tą porażkę, żeby można było sobie spróbować za dwa, trzy miesiące wejść kolejny raz, może w innych warunkach, może w lepszym dniu, jest dużo zmiennych, które powodują, że, że, że może nam się coś nie udać za tym razem, a kolejnym razem nam się może udać. Więc zmiana nastawienia naszego i bardzo często rozmowa z dzieckiem. Mhm. Bardzo często rodzice traktują dzieci jak, nie jak partnerów do rozmowy. To nie jest tak, że mamy oddać decyzyjność teraz dzieciom. Ale my rozmawiamy z dziećmi, co my, co my będziemy robić, gdzie, co, my, co się będzie działo, gdzie mogą być trudności, gdzie, y, co będzie na końcu, że będą te y, kulki mocy, my to mm -hmm. nazywamy, y, podczas wchodzenia na szlak. I to pomaga, pomaga dziecku y, zaplanować sobie y, tę wycieczkę w głowie. To też zależy od dziecka. No, nasza Marianka ma tak, że ona musi mieć plan. Musi mieć ustawiony plan i musimy się trzymać tego e, planu, bo jakiekolwiek odstępstwa powodują, e, powodują e, złe emocje. Więc po pierwsze zmiana nastawienia i rozmowa e, z dziećmi. Mhm. I myślę sobie, że w ogóle planując takie wyjście z dziećmi, dobrze jest powiedzieć, że rzeczywiście będzie fajnie, bo my chcemy, żeby było fajnie. Ale myślę, że uczciwym wobec dzieci jest też powiedzieć o tych trudnościach, bo myślę, że szczególnie dzisiaj dzieci mają takie no ich umysły działają jeszcze chyba szybciej niż nasze umysły, po prostu bardzo skracają sobie historię i często wyobrażają sobie, że jak pojedziemy na jakąś wycieczkę, to będzie super fajnie, że jak pójdziemy w górę, to będzie super fajnie, albo jak pójdziemy, pojedziemy na wycieczkę rowerową, to będzie super fajnie, a potem jedziemy na, tym, na ten rower i tam się okazuje, że są kałuże, które trzeba omijać, kamyki, które są niewygodne, nie wiem, gryzą nas komary i dziecko wpada w takie rozczarowanie, miało być fajnie, nie? A ten instagramowy świat i świat szybkich rolek jeszcze to bardziej nakręca. I myślę, że, że jeżeli chcemy zadbać o radość naszych dzieci, to musimy też być wobec tych dzieci uczciwymi, że będą fajne momenty na tej wycieczce, ale też może się wydarzyć coś trudnego. I to nie chodzi, żeby od razu straszyć te dzieci. Tylko tak jak mówisz, bardziej zaplanować tą podróż, ale w bardziej realistyczny sposób, pokazując też dzieciom, że tak naprawdę to dobre życie, to jest też taka pełnia różnych doświadczeń. I tak naprawdę często te trudy. Sprawiają, że ta radość nam jeszcze bardziej smakuje. Te trudy nam trochę podbijają smak tej radości. I ja myślę, że to jest to, o czym teraz mówimy, jest o bardzo takim świadomym też zarządzaniu swoimi emocjami i rodzicielstwem, ale myślę, że warto to tutaj podkreślić w tej rozmowie, że my w te planowanie takie realne, jednocześnie pozytywne, ale i realne, powinniśmy się też zaangażować. My powinniśmy być częścią tej, jakby informacji, którą przekazujemy dziecku. I też, tak jak powiedziałeś, być uczciwym wobec dzieci, bo budowanie tych zbyt entuzjastycznych czy podnoszenie oczekiwań, później może się nam odbić czkawką. A ta radość rzeczywiście jest lepsza, smakuje lepiej, jak się trzeba wysilić, żeby do niej dojść i ją zdobyć. A też, znowu patrząc tak jakby ze strony ulicy, my bardzo dużo dzieciom nie pozwalamy. Nie pozwalamy dzieciom popełniać błędów i się na nich uczyć, bo mamy, znowu wracam do tej ekspreskości, że powinniśmy być najlepsi we wszystkim i, i że się, y, powinniśmy chronić i bronić nasze y, dzieci za wszelką y, cenę w środowisku, które nie stanowi dla nich zagrożenia. Y, tak naprawdę, bo my się wychowaliśmy, przynajmniej ja się wychowałem na podwórku y, przysłowiowym i y, i tych zagrożeń z punktu widzenia obecnego rodziców tam było miliardy. To w zasadzie można, rzeczywiście można było mnie zamknąć w domu i, i nie pozwolić nigdzie wyjść. Radość rzeczywiście ma dużo wspólnego z, z, z takim z, z ciężkością dotarcia do tego celu. Mhm. Generalnie radość jest taką emocją, e, którą e, odczuwamy. Po pierwsze, kiedy nasze potrzeby są zaspokojone, a po drugie, kiedy też e, osiągamy finał jakiegoś starania, tak? Bo radość jest bardzo bliska satysfakcji, radość jest oświętowaniu, więc tak jak na przykład oglądamy sportowców, którzy coś wygrali, no oni się wtedy radują, bo gdzieś po prostu osiągnęli jakiś cel, który był dla nich ważny. I ja oczywiście też jestem wielką zwolenniczką tego, że czasami w życiu trzeba odpuścić. I super, że o tym też już zostało w tym podcaście powiedziane, ale jakby im bardziej się czasami nad czymś postaramy, tym ta radość bardziej smakuje. I myślę, że, sobie, że to jest w ogóle bardzo cenne dzisiaj w roli rodzica uczyć dzieci tych starań, bo my naprawdę, ja to mówię jako psycholożka, my żyjemy w takich czasach, że ludzie za czasami za szybko odpuszczają, ale nie odpuszczają dlatego, że cel jest za trudny, tylko że im się nie chce. Jesteśmy egoistami. No jesteśmy. Chcemy, ale też ale... jedna ważna rzecz, że ta radość dla każdego jest Inna. W sensie mówiliśmy o górach, dla mnie radością było, że weszliśmy na szczyt, a dla kogoś może być radością, że przejechał, y, zrobił wycieczkę nad Wisłą. Te definicje, nie ma jednej dobrej definicji radości, tak samo nie ma jednego dobrego sposobu na wychowanie dzieci, bo każdy jest inny i każdy ma inne y, oczekiwania i my też się prowadząc bloga naszego nauczyliśmy, że Jesteśmy stronimy od jakikolwiek e, rad. E, no bo to co się sprawdza u nas wcale nie musi się sprawdzać e, w innym przypadku, ale też ludzie od tego oczekują jest znowu po to tego są szybkich rozwiązań, tak, mm -hmm. że jakby nie łatwiej jest zapytać się, bo ich dzieci na Instagramie, co jest oczywiście też przekłamaniem, są zadowolone, radosne, uśmiechnięte, to zapytajmy się ich, jak oni to robią, że te dzieci mają takie a nie inne, I nie ma reguły, no, ale nie jak ma wy sposobu, to robicie? <laughs> magia Instagrama, magia internetu, że oczywiście, że pokazujemy na, w social mediach, tylko to, co chcemy pokazać. I tak uważam, że na przykład Karola swojego Instagrama prowadzi bardzo um, uczciwie i nie ma tam um, takiego kolorowania tego życia. Że rzeczywiście nasze dzieci są wiecznie uśmiechnięte, zadowolone, nie ma kłótni, mamy pięknie wysprzątane mieszkanie, zawsze na błysk i wszystko poukładane, bo tak nie jest, bo tak nie wygląda życie. Mimo tego, że mamy gdzieś to szczęście. Czy mieliśmy to szczęście w tym losowaniu, że mieliśmy naprawdę znowu perspektywy znajomych, patrząc i ich dzieci, dobre losowanie, jeśli chodzi o to, jak nasze dzieci, jak bardzo albo jak mało nam dały w kość podczas pierwszego momentu pojawienia się na świecie. Dobrze się zaprezentowały na wstępie. Tak, tak. Ale wiesz co też doceniam to, że ty potrafisz to docenić, nie? Bo często to mamy, w sensie mamy ten łatwiejszy egzemplarz, ale nie potrafimy tego docenić. Też odbieramy sobie jakąś radość z tego, żeby to poczuć, bo jednak przyjęło się trochę, że cierpienie dodaje nam ważności. I my się za bardzo zlepiamy z takim myśleniem, że ja muszę ponarzekać na to rodzicielstwo, zamiast się nim po prostu cieszyć. Więc ja doceniam to, że ty potrafisz to powiedzieć, że no, trafiły nam się łatwiejsze egzemplarze i ja to doceniam. I nie będziesz tego, wiesz, na siłę jakoś utrudniać, żeby tylko i wyłącznie przypoda się innym. Ja wiem, że to dla ciebie jest dalekie takie działanie, żeby się przybudować innym, ale jakby chciałam to po, podkreślić. Natomiast obiecałam też, że zadam ci takie pytanie, a co bywa dla ciebie trudne w byciu ojcem? Bo już porozmawialiśmy sobie trochę o tej radości i o tym, co w tym rodzicielstwie bywa dla ciebie przyjemne, a mam też takie założenie i taką chęć, żeby ten podcast normalizował, też pokazywał właśnie różne odcienie rodzicielstwa. Sama ta kolekcja Happy Shapes ona też jest taka Czarnokolorowa pokazuje właśnie różne odcienie bycia rodzicem. Co bywa dla ciebie trudne? Tak powiedz szczerze. No myślę, że tutaj e, uwewnętrznie się e, i nie bycie własnym ojcem. W sensie mm -hmm. nie kopiowanie e, zachowań. I y, to jak my bardzo, y, przynajmniej nasze pokolenie jest naładowane tym, jacy byli nasi rodzice, a to są, to jest, ja tak ukłułem i tak twierdzę, że to jest jakby stracone pokolenie, bo to jest pokolenie wychowane przez pokolenie mojej dziadku, mm -hmm. dziadka, babci, wojenne, gdzie nastawienie do dziecka było całkowicie inne i ono było przekazane i ja będąc ojcem widzę powielanie zachowania na przykład mojego ojca i ja Cieszę się, że ja to widzę, a z drugiej strony mam takie uczucie, że jest to tak bardzo we mnie zakorzenione, że ja się muszę zastanawiać i pilnować nad moją reakcją. I ta reakcja, co też hmm, rozmawialiśmy o tym z Karoliną, jest w zasadzie tylko do Jasia. Mm -hmm. Czyli mamy relację ojciec-syn, czyli jakby znowu kopię. Mojego, mojej relacji z ojcem, bo do dziewczynek nie zachowuje się. Znaczy ja też to widzę, że nie zachowuje się w tak surowy sposób, albo nawet nie surowy, tylko szybki, raptowny, jednoznaczny. Mm. Że jakby mm -hmm. poddaje ocenie w tej sekundzie i jakby tak robił mój ojciec. No i to jest najtrudniejsze żeby nie być, przynajmniej w moim przypadku, żeby nie być kopią mojego ojca. To ja się też te tutaj u zewnętrznie, bo dla mnie to też jest trudne i paradoksalnie to ja też widzę u siebie, że ja szczególnie na początkach mojego rodzicielstwa bywałam kopią mojego ojca, właśnie nie matki, tylko ojca. Przez to, że ja z tym ojcem moim, co pewnie przeczytaliście w książce, miałam bardzo trudną relację i rzeczywiście ten moment, w którym zauważyłam że staje się tą kopią ojca. Nawet ja pamiętam, wiesz, moment, kiedy to, tego doświadczyłam, tej obserwacji, to był moment przełomowy w byciu, no, w moim przypadku mamą. Ja wtedy się zorientowałam, jak ja bardzo nie chcę taka być. I oczywiście odkręcanie się od tych schematów czy wy, wy, wykręcanie się z tych schematów zajęło mi cholernie dużo czasu i myślę, że. Choć tamta chwila miała miejsce prawie 10 lat temu, to ja do dziś potrafię coś takiego powiedzieć w stylu mojego ojca. Ale łapię się na tym, że chcę być kimś zupełnie innym i chcę moim dzieciom oszczędzić tego, na co ja często bywałam narażona. Czy mi się to uda? Nie wiem, ale to jest moja intencja. Wrócę do tej radości, mhm. bo yy, ja mam taką refleksję przy trójce dzieci i znowu odwołam się do, do tego, do mojego dzieciństwa. Że ja nie pamiętam świadomie, jak byłem dzieckiem, nawet nastolatkiem, żebym powiedział do mojej mamy, czy do mojego taty, kocham cię. Mm -hmm. I jak moje dzieci przychodzą do mnie i mówią, kocham cię, Tatusiu, kocham cię. I jakby to jest dla mnie takie, że wow, daję im tę możliwość. Mm -hmm. Jakby nauczyłem im ich, przynajmniej nauczyliśmy ich tego, żeby umieć to powiedzieć. Jakby to jest dla mnie i to, to jest ta radość, mm -hmm. która jest taka, że wow, jakby trochę mi się udaje nie mm -hmm. być tym, y, tym moim y, ojcem. Y, no, to tyle, mm -hmm. jeśli od, można odwrócić tą, y, tą taką y, przykre doświadczenia, czy przykre, no nie, to nie jest tak, że, że to było... Y, ja po czasie zobaczyłem, że to jest przykre. Nie? To nie jest tak, że jak byłem dzieckiem, coś, ale mam ojca takiego czy mhm. innego. Ja to zrozumiałem w momencie, jak się stałem ojcem. Że jakby ten model, który został mi wtłoczony, no kompletnie mi nie mhm. pasuje do, do, bycia, do bycia ojcem i do tego, do tego, kim ja chcę być dla, dla swoich dzieci. Ale znowu to podkreślę i pozwolę sobie na to, jakby wspaniałe jest to, że ty to potrafisz doceniać, doceniać Mario, że doceniasz te momenty, kiedy dzieci przychodzą, się przytulają i same mówią tatusiu, sa same mówią tatusiu kocham cię, bo nawet jak się to wydarza, i mamy to w swoim życiu, to ja wiem, no z perspektywy psychologa, ja wiem, że my nie, często tego nie zauważamy, po prostu jakoś to traktujemy bardzo naturalnie. A ja zawsze podkreślam, że na życie to jest taki gęsty gar mikrowyborów. W, I mikroobserwacji w swoim życiu, kiedy to po prostu zauważamy, że o jest fajnie, o jest dobrze, o jest miło, albo wiesz, nam o wiele łatwiej jest zauważyć wtedy, kiedy że, że nasza relacja jest jakaś trudna, bo się na przykład kłócimy z dziećmi albo dzieci się kłócą między sobą, a nam o wiele trudniej jest zauważyć w te momenty, kiedy ta relacja jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. Powoli będziemy kończyć, ale mam dla ciebie jeszcze dwa pytania, i ja wiem, Mario, że ty bardzo nie lubisz udzielać rad, i nawet to już zdążyłeś powiedzieć. I w ogóle na swoim blogu unikacie takiej sytuacji radzenia, ale wiesz, co pomyślałam sobie, że może nie tyle zapytam Cię o jakąś radę dla innego ojca, tylko jakbyś miał dać sobie samemu radę. Temu wiesz, temu Mario, który 10 lat temu stawał się ojcem, bo Mania ma 10 lat, e, tak? Jakbyś mógł coś tam temu chłopakowi poradzić. Takiemu wiesz, nie, nie wiem czy byłeś przestraszony, widzisz? Bo może nie byłeś w ogóle przestraszony tą rolą, a może byłeś. Jakbyś coś takiego chciał mu dać, żeby jemu, tak wiesz, nie, nie powiem, że dmuchnąć w, w skrzydła, bo to raczej określenie dla kobiet, ale tak poklepać po ramieniu i powiedzieć coś takiego, stary, pamiętaj. To się trochę pytasz a to, czy trochę czegoś żałuję albo coś, coś zrobiłbym no, e, inaczej. inaczej. I nie przychodzi mi nic do głowy takiego, na co mógłbym zrobić e, inaczej. Myślę, że to nasze życie, które nim kierujemy w stronę, którą sobie obraliśmy, mm, no, nie wymaga jakichś, nie wymagałoby jakichś wielkich e, dostosowań. E, w, wydaje mi się, że może więcej cierpliwości. Bym sobie powiedział, że odpuść sobie, albo wcześniej bym, wcześniej bym siebie uświadomił e, na temat właśnie tego e, niepowielania e, schematów. Dla mnie było to, wrócę znowu do tego, dla mnie to było takim, e, trochę jakby mi ktoś spoliczkował w momencie, jak mi Karol powiedział, ale zobacz, ty się zachowujesz wobec Jasia w taki sposób, a wobec dziewczyn w inny sposób. I ja tak stwierdziłem, rzeczywiście tak jest, więc sam sobie dał radę, żeby bardziej być uważnym w relacji, czy w budowaniu relacji z moim synem niż... Niż z córkami? Niż z córkami. W sensie z córkami, nie, 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 miejmy nadzieję, nic bym nie zmienił. Chociaż to, to nasze rodzicielstwo wchodzi znowu w inny etap, w inną fazę. Już mamy tą dziesięciolatkę, która ma już inne potrzeby i znowu się uczymy. Trochę jak nasz prezydent, ja się ciągle uczę. <laughs> Więc my się ciągle uczymy tego, jak być tymi rodzicami, i, i to jest proces chyba, który się nie, nie kończy. Albo uczyć, tak, rodzicami, uczyć się swoich dzieci. Ja zresztą wiesz, bardzo często mówię moim dzieciom, że słuchajcie, jeszcze nigdy nie byłam mamą 14-latka i 16-latka. Ja się dopiero uczę bycia mamą dwóch nastoletnich chłopaków, i też y, mówię uczciwie moim dzieciom, że y, chociaż miałam młodszego brata i teoretycznie mam z czego czerpać, tak? bo jakiś tam chłopak dojrzewał w moim domu, y, to ja zawsze muszę podkreślać moim dzieciom, wiesz, wiecie, no jakkolwiek to brzmi, ale czasy były inne. Mój brat był kimś innym. My mieliśmy dużo różnicę wieku, więc ja też nie wszystkie rzeczy widziałam już z blisko. Znaczy, cztery znaczy lata to dużo czy niedużo, ale dla nas to było dużo. My, my się dopiero teraz ta różnica wieku z moim bratem skurczyła. I ja też bardzo często podkreślam, najbardziej właśnie moim chłopakom: Słuchajcie, ja nie wiem, co mam robić. Ja nie wiem, jak mam postąpić. Nie wiem, co będzie dobre. I też staram się. Robić coś, czego nigdy nie robił mój ojciec, bo ja moje dzieci przepraszam za, za moje błędy, za te refleksje. Znaczy, jak pojawi się refleksja, że postąpiłam na przykład za szybko, za gwałtownie, zbyt stanowczo, to po prostu przepraszam te moje bombelki, czy raczej bąbliszony wielkie. A mój ojciec tego nie robił i w tych momentach, kiedy przepraszam, myślę sobie, że chociaż tyle wygrałam. To potrafię, to, to umiem inaczej, nie? Tak, to, to jest ta, ta sama wygrana, co w moim przypadku z tym. Umiejętnością wyrażania uczucia rzeczywiście to też jest bardzo ciekawe, że uczymy dzieci, że jak coś zrobią źle, to trzeba się przeprosić, a w mało dorosłych jest w stanie powiedzieć uczciwie mm -hmm. przepraszam do, do dziecka. też mnie, mnie bardzo dużo uczy moja żona z <laughs> takich rzeczy, I, i to też rzeczywiście, że to takim to przepraszam buduje dużo większą w nich świadomość podczucia, że trzeba kogoś jednak e, kiedyś przeprosić, niż takie wymaganie od nich przeproś. Mm -hmm. e, więc dużo więcej zostawia to. Jakby, nasze dzieci kopiują z nas. Ależ oczywiście, modelowanie więc... jest najlepszą metodą uczenia. Bycie wzorem jest najlepszą metodą uczenia. Tak, no więc e, trzeba umieć też siebie <laughs> nauczyć bycia e, e, tym e, wzorem. To jest chyba też e, trudne, że... E, że my popełniamy błędy nieświadomie, na przykład trzymając non-stop smartfona w ręku, a później oczekujemy od dziecka, że, że to dziecko nie będzie chciało tego smartfona, albo chcemy mu ograniczyć ten dostęp do tego smartfona, jak sami z niego korzystamy. Trudne. Trudne, bardzo trudne. Myślę, że rodzicielstwo i nażywanie się życiem łączą przede wszystkim właśnie bycie uważnym i bycie też w takiej roli stałego ucznia, że, ale jednocześnie nauczyciela, tak? Że ja się uczę. Uczę od siebie samego czy od siebie samej poprzez autorefleksję, czy też uczę się od innych. I na koniec chciałabym zadać jeszcze jedno pytanie. Umówiłam się z marką Kindercraft, że. Będę każdym, każdemu swojemu rozmówcy zadawać pytanie o to, czym jest dla ciebie rodzicielstwo jednym słowem, albo przynajmniej jednym zdaniem. Wyprawą. 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 Ona nie zawsze jest łatwa, nie zawsze jest przyjemna. Ostatecznie zostawia w nas ogrom emocji. Bardzo dużo się uczymy. Wszyscy dzieci i rodzice, więc zdecydowanie pierwsza moja skojarzenie to wyprawa. No to. Monteverest. No, od razu. Ja w ogóle chciałam się zapytać, właśnie, gdzie, a ja ty sam dodałeś. Monteverest, no nie mogłeś niżej wybrać. No, ale można było zawsze trudniej. Jest. Ale można było jeszcze głębiej, nie? W drugą stronę. Słuchajcie, tu postawę w związku z tym przecinek. Moim rozmówcą był dzisiaj Mario. Mariusz Zielonka z bloga Our Liter Adventures. Ja nazywam się Marta Iwanowska-polkowska i będzie mi bardzo miło, jeżeli podasz ten odcinek po prostu dalej innej mamie albo innemu tatusiowi, bo myślę sobie, że ciągle. Za mało jest rozmów z ojcami w polskim internecie, i bardzo się cieszę, że właśnie dzisiaj ta rozmowa się odbyła. I mam nadzieję, że była właśnie taka, jakie jest rodzicielstwo: słodko-gorzka, o tym, co łatwe i przyjemne i radosne i o tym, co czasami bywa trudne. Dobrego dnia Wam życzę, ale też życzę Wam dużo wyrozumiałości dla siebie w tej trudnej roli bycia rodzicem. Dzięki, Mario. Dzięki, wielkie. Nagranie i produkcja Studio Plac.